Witam serdecznie, moim gościem Grzegorz Broński, Gadżet Team. Witam. Wy się przegrywacie 6-2, wytłumacz dlaczego. Chyba za dużo kar było dzisiaj. Na to wychodzi, że raz 5 minut, później dwa razy po 2 minuty bodajże. I ogólnie kontuzje i wszystko się tak złożyło, że już chyba możemy sobie pomarzyć o jakiejś pierwszej piątce czy cokolwiek z tym związane. Przechodząc do Ekstraklasy, mieliście świadomość, że łatwo nie będzie? Oczywiście. Przed rozpoczęciem sezonu już każdy wiedział, że łatwo nie będzie, że będziemy walczyć raczej o utrzymanie, no i na to wychodzi, że tak będzie. Utrzymanie byłoby dużym sukcesem, jeżeli chodzi o was? No mi się wydaje, że tak. A co dzisiaj brak najbardziej, oprócz takiego z punktu taktycznego, co dzisiaj zabrakło? Bo wiemy, że kontuzje, wiemy, że czas. A jeżeli chodzi o grę, doczepiłbyś się czegoś? To znaczy, mieliśmy swoje sytuacje, zwłaszcza w drugiej połowie, bo w pierwszej nie za bardzo żeśmy tam coś mogli wskórać, bardziej żeśmy się bronili, a w drugiej połowie zwietrzyliśmy swoją szansę, że widzieliśmy po nich, że możemy coś ugrać, no ale niestety kara, no i odskoczyli nam na dwie bramki i skończyło się 6-2. W pierwszej karze, kiedy wasz zawodnik weszedł jako czynny, kolejny, nowy przepis, myślę, że sprawiedliwy, czyli czerwona kartka, niemal cover. 5 minut potrafiliście to utrzymać, także tutaj chylę czoła. No tak, udało się. No niestety nie dopilnowaliśmy tych właśnie tych czynnych zawodników. Nie było Krzyśka Gryba, który zawsze to pilnował. Jakieś zamieszanie, nie wiem, zamyślenie. Wyszło jak wyszło, no trudno. No co poradzimy? No nic. Może myślicie już o walentynkach? Chyba tak. Jakieś rozluźnienie, nie wiem. Rozluźnienie. Grzegorz, jeszcze takie pytanie odnośnie rywala. Fajnie się rywalizuje z takimi, powiedzmy, lepszymi z pierwszej ligi, bo BDM Finanse, zresztą tak jak cała Ekstraklasa, no pokazuje się z dobrej strony. Jak się z takimi zespołami rywalizuje? Z takimi drużynami się nam lepiej gra niż z tymi teoretycznie słabszymi. Mieliśmy przykład w Pucharze, gdzie graliśmy z dwiema drużynami z drugiej ligi i każdy już myślał, że wygra się sam mecz, no ale niestety dostaliśmy takie baty, lanie straszne, że wstyd było na boisku być, no niestety. No. A ja dla przekoru powiem, że ja się tym cieszę, bo znacie, że liga potrafi rywalizować i druga z Ekstraklasą. Tak, no jak widać, da się i drużyny z drugiej ligi czy z pierwszej rywalizujemy jak równy z równym, no każdy walczy jak może i pokazują, że da się. Absolutnie, nie faworyzując moją osobą kogoś. Dziękuję za wywiad. Dzięki.